Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Grzegorz, a przed wami kolejne daily newsy, tym razem przygotowane na 14 sierpnia 2020 roku. Zapraszam do oglądania, przy okazji do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę oraz komentarza dla zasięgu. Ruszajmy! 8 września do Minecraft Dungeons zawita nowe DLC zatytułowane Creeping Winter. Rozszerzenie zostanie udostępnione za darmo, ale tylko dla osób, które zakupiły Hero Edition. Reszta graczy będzie musiała obejść się smakiem lub kupić go osobno. Istnieje też opcja ulepszenia zwykłej edycji właśnie do tej wspomnianej wcześniej. Poza samym DLC otrzymamy również aktualizację do naszego obozu. Od teraz Kowal będzie w stanie ulepszyć dla nas przedmioty w zamian za diamentowy pył. Pojawi się również nowe NPC, dzięki któremu będziemy mogli handlować z innymi osobami. Osobami. Dodane zostaną wyzwania dzienne, umożliwią one nam przegranie ponownie naszych ulubionych poziomów, ale tym razem ze zwiększoną trudnością i lepszymi nagrodami. Tak jak mówiłem, premiera 8 września. If Ecos, czyli oficjalny mobilny MMORPG na podstawie legendarnego If Online, został otwarty przedwczoraj dla wszystkich. Bierzcie zatem telefony w dłoni i ruszajcie na podwój kosmosu, ponieważ możecie już grać bez żadnych przeszkód. No i wipów. If Ecos to taka odchudzona wersja If Online. Wszystkie elementy kluczowe pozostają zachowane, aczkolwiek zostaną wprowadzone pewne zmiany, aby ułatwić rozgrywkę na urządzeniach mobilnych. Nie, nie będzie żadnego autoplaya, jak to bywa w innych MMORPGach na telefon, chociaż rozgrywka powinna być łatwiejsza niż oryginalna, na to z pewnością możecie liczyć. Albion Online wchodzi w nową erę. Ścieżki Awalonu, przeklęte lochy, awalońskie bronie, usprawnienie jakości życia, no i znacznie więcej. Wszystko w ramach aktualizacji Rise of Avalon, która oficjalnie zadebiutowała na serwerach gry. Będziemy tutaj eksplorowali rozległe dzikie rejony Avalona, by znaleźć nowe skarby i wrogów do pokonania. a Poza tym, zawitamy do przeklętych lochów pozwalających graczom solowym brać udział w trudnych PVE i PVP w ognistym wymiarze, pełnym demonów, pułapek i przeklętych stworzeń. Do tego Rise of Avalon wprowadza 15 nowych broni, no i trzy przedmioty drugiej ręki, posiadające nowe, unikalne umiejętności, które zapewnią zupełnie świeży wymiar rozgrywki solowej, a także w małych i dużych grupach. Pokonujcie awalońskich wrogów, zbierajcie awalońskie artefakty i odblokowujcie nowe rzemieślnicze i bojowe gałęzie dla waszych elitarnych broni. Cóż poza tym gracze Albiony otrzymali w ramach Rise of Avalon przerobienie progresji PVE na tablicy przeznaczenia, nowe wyświetlanie przybliżonej zawartości w srebrze, opcję aktywacji numery Wyświetlania, odnowienia zaklęć, ulepszone rzemiosło i gotowanie, liczne zmiany balansowalki, no i specjalny zestaw strojów poszukiwacza przygód Łotra. Niecałe dwa miesiące po zamknięciu Dragon's Prophet na Steamie nagle zawitała kolejna wersja tego MMORPG'a, o czym informowaliśmy Was już jakiś czas temu. Premiera miała odbyć się 11 sierpnia, niestety nigdy do tego nie doszło, ponieważ przed startem tytuł ze Steama zniknął na amen. Część osób w internecie przeprowadziła swoje śledztwo i okazało się, że Dragon's Prophet od Bobby Game jest wcale legalnym Dragon's Prophetem, ale prywatnym serwerem podszywającym się pod oryginał. Raporty poszły w ruch, no i Valve wymazało grę ze swojej platformy. Jeżeli czekaliście więc na reaktywację tego MMORPGA, to niestety musicie obejść się smakiem. Możliwe, że pojawi się w przyszłości jakaś firma, która spróbuje wskrzesić ten tytuł. Miejmy natomiast nadzieję, że tym razem będzie to legalna próba. Szachmat. Zipsoft wprowadza coś, co pozwoli kontrolować czarny rynek, a przy okazji zapewni sporo profitów producentom Tibi. O co chodzi? O sprzedaż postaci, czyli proceder, który istnieje w tibijskim świecie praktycznie od początku. Niby jest to niezgodne z regulaminem gry, ale nikt tym się tak naprawdę nie przejmuje. Wystarczy tylko nie podawać niku sprzedawanej postaci i robić to we w miarę cichy sposób. Nadal jednak mogliśmy zostać zdemaskowani, a potem zbanowani, albo co gorsza oszukani przez kontrahenta, dlatego Zipsoft Postanowił to w końcu zalegalizować. Już wkrótce Tibia otrzyma aukcję postaci. Twórcy Tibii zagwarantują 100% bezpieczeństwa i legalności bez pośredników oraz ukrytych kosztów. W dodatku nie będziemy musieli pozbywać się całego konta. Dzięki nowej funkcji będziemy mogli sprzedać jedną konkretną postać. Każdy z nas będzie mógł wystawić swojego rycerza, paladyna, druida, czarodzieja na aukcję. No i czekać aż ktoś go kupi. Wygra osoba, która zaoferuje najwięcej, tak jak na Allegro. Tyle, że zamiast złotówki będziemy płacić Tibia Coins, czyli po walutą gry, którą później można różnymi sposobami zamienić na złotówki. Oto jak będzie prezentować się przykładowa strona ze sprzedażą, czy też aukcją postaci. Znajdziemy tam wszystko, nick, poziom doświadczenia, serwer, przedmioty, poziom statystyk, datę stworzenia i tak dalej. Nic nie będzie stać na przeszkodzie, aby jakiś newbie z małym levelem, ale grubym portfelem kupił sobie jakiś 500 czy też tysięczny level całkowicie legalnie. Premiera charakter Auctions wkrótce, ZipSoft czeka na opinię społeczności. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował was najbardziej. No i do usłyszenia już jutro. Cześć!